Jestem trenerem w naszej firmie i mam ogromną przyjemność prowadzić szkolenia. Prowadzę szkolenia, które są grupowe, które są indywidualne. Chyba największym takim kawałkiem szkoleń, które prowadzę, to są szkolenia związane z przygotowaniem do roli lidera. Mam na myśli tutaj lidera, który jest liderem w projekcie, który współpracuje z klientem, z zespołem, ale też team lidera w naszej firmie. I to już jest taki pakiet szkoleń, który obejmuje początek, czyli wdrożenie do tej roli, przedstawienie obowiązków i też z czym się w ogóle wiąże praca team lidera. I później sobie przechodzimy w kolejnych częściach tego szkolenia przez kolejne etapy, czyli pracę na celach rozwojowych, pracę z feedbackiem, później idziemy do stylów przywódczych, więc co szkolenie to już jest bardziej zaawansowany etap. No i myślę, że chyba najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że te szkolenia ciągle powstają, my je ciągle projektujemy, więc nie kończymy na tej trzeciej części, idziemy dalej i dalej. Rola trenera w Learning and Development daje mi na pewno przede wszystkim taką radość z tego, że ja mogę kogoś realnie wesprzeć w tej pracy na co dzień. I to jest wspaniałe uczucie, to jest coś świetnego. No i myślę, że jakby nie sposób nie wspomnieć o tym, że sam fakt tego, że mogę spędzić czas z ludźmi, poznać, z czym się zmagają na co dzień, wiedzieć, jakie mają doświadczenia, to ja też dzięki temu się uczę. Więc w zasadzie idę prowadzić szkolenie, ale sama też z tego biorę coś dla siebie za każdym razem.